Bądź cyberbezpieczny zawsze. Cyberbezpieczeństwo w podróży. Chwila nieuwagi wystarczy, aby ułatwić cyberprzestępcom dostęp do naszego urządzenia oraz danych. Możesz także stracić laptopa lub smartfon w wyniku kradzieży. Niezależnie od tego, czy pracujesz w podróży, czy jedziesz na wakacje, przygotuj nie tylko swój bagaż, ale także urządzenia. Warto pamiętać, że ochrona urządzeń cyfrowych przed dostępem fizycznym jest równie istotna, co przed każdym innym zagrożeniem komputerowym. Zagrożenie czyha nie tylko w postaci cyberprzestępcy, ale także w realnym świecie. Kradzieże smartfonów z kieszeni czy kawiarnianych stolików, kradzieże laptopów z bagażników samochodów czy podczas podróży pociągiem zdarzają się często. Złodzieje oprócz samego łupu w postaci urządzenia zyskują dostęp do poufnych treści. Pozbawiają nas cennych danych, a dzięki zapamiętywanym i zapisywanym w różnych systemach hasłom są w stanie dotrzeć na przykład do zasobów naszych firmowych systemów, także do kont bankowych. Przed wyjazdem pamiętać należy przede wszystkim o zrobieniu kopii bezpieczeństwa wszystkich plików zapisanych na dysku twardym. Taką kopię najlepiej przechowywać nie tylko na dysku zewnętrznym, ale także w chmurze. Musimy też pamiętać o ustawieniu mocnych haseł, które ciężko będzie zgadnąć osobom, które mogłyby wejść w posiadanie urządzenia. Ofiarą oszustów możemy paść już przed wakacjami, chociaż często dowiadujemy się o tym dopiero na miejscu. Wymarzony apartament może w ogóle nie istnieć, albo zdecydowanie odbiegać od tego, co widzieliśmy na zdjęciu. Planując podróże, pamiętaj. Rezerwuj obiekty za pośrednictwem znanych portali, z których usług miałeś już okazję korzystać. Unikaj korzystania z publicznej sieci Wi-Fi, szczególnie gdy nie jest ona chroniona hasłem. Atakujący mogą rozmieszczać swoje hotspoty Wi-Fi w publicznych miejscach, aby przechwytywać dane. Często ich nazwy brzmią podobnie do tych oficjalnych, np. hotel, kawiarnia, lotnisko. Dlatego rozsądnie jest ustalić dokładną nazwę legalnej usługi Wi-Fi. Korzystaj jedynie z sieci chronionych hasłem. Mocno zalecam włączenie dwuetapowej weryfikacji, ponieważ w zasadzie do zera minimalizuje ryzyko nieuprawnionego dostępu. Trzeba włączyć dwuetapową weryfikację wszędzie tam, gdzie mamy taką techniczną możliwość, czyli na przykład na skrzynce elektronicznej, w serwisach społecznościowych, innych serwisach, które umożliwiają dwuetapową weryfikację. Kradzież pieniędzy to chyba najsmutniejsze, co nas może spotkać na wakacjach. Możliwości wyłudzenia pieniędzy jest wiele przez fałszywego usługodawcę, podsłuchanie i przechwycenie haseł, kradzież danych karty kredytowej, czy zeskanowanie danych karty i przechwycenie lub nagranie kodu PIN. Pamiętaj, chroń wizerunek swojej karty. Uważaj, aby nikt jej nie sfotografował lub nie sfilmował. Nie podawaj danych z karty w mailu ani przez telefon. Nie są niezbędne w procesie dokonania rezerwacji. Nie pozwalaj nikomu, na przykład kelnerowi w kawiarni, na oddalanie się z Twoją kartą w celu dokonania płatności. Wypłacając pieniądze z bankomatu, pociągnij ręką za wystające elementy czytnika i sprawdź, czy nie zainstalowano na nim nakładki. Ustaw na karcie limity uniemożliwiające jednorazowe wypłacenie dużej ilości gotówki lub dokonanie płatności na duże kwoty. Zanotuj w telefonie numer 828 828 828, aby w razie zgubienia lub kradzieży karty natychmiast dokonać jej zastrzeżenia. Na wakacjach często proszeni jesteśmy o okazanie dokumentu tożsamości. Niestety zdarza się, że właściciele apartamentów, hoteli lub wypożyczalni sprzętu sportowego wykonują ich kopie. Nie zgadzaj się na to. Zdjęcie dokumentu tożsamości wystarczy, by na Twoje nazwisko dokonać zamówienia, zakupu ratalnego lub nawet zaciągnąć pożyczkę. Jeśli zgubisz dokument lub ktoś Ci go ukradnie, zastrzeż go w banku. Szczegóły znajdziesz na stronie www.dokumentyzastrzeżone.pl.